Raz. Łyk charyzmy i lecimy z tematem. A co? Panowie i panie, kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Do halvingu pozostały 3 tygodnie, czas bardzo szybko leci, a ja wciąż jestem byczo nastawiony. Myślę, że moja predykcja 90 tysięcy do halvingu wciąż jest w grze. Wiadomo, że za każdym razem, kiedy Bitcoin przebijał poprzednie ATH, to podwajał swoją wartość w perspektywie 30 do 90 dni. Ja uważam, że to właśnie teraz się dzieje. Po ubiegłotygodniowej wyprzedaży ETF-ów powraca popyt. ETF-y skupują bitcoiny, a trend utrzymuje się. Wczoraj mieliśmy największy w historii wpływ stablecoinów na giełdę Coinbase. Tak, mowa o tej pionowej, zielonej kresce, która kompletnie nie pasuje do reszty wykresu. Wczoraj na Coinbase wpłynęło, uwaga, 1,4 miliarda dolarów. I te pieniądze są gotowe do zakupów. Jednocześnie marzec naznaczony jest największymi wypłatami bitcoinów w historii. Wczoraj mieliśmy trzecią co do wielkości wypłatów bitcoinów z Coinbase'a od początku istnienia giełdy. Kryptowaluty wypływające z giełd sugerują, że trwa akumulacja, a więc kapitał wpływa na giełdy, a bitcoiny z nich uciekają. Do tego zbliżający się halving, który zmniejszy wzrost podaży bitcoina o połowę. Tak wyglądało to w poprzedniej hoście. Halving, zmniejszenie się podaży i bycza reakcja cenowa. Co jeszcze? Zagregowany wolumen na giełdach kryptowalut w marcu przewyższył dwukrotnie wolumen ze stycznia czy z lutego. Dane on-chain, w tym MVRV Z-Score, wskazują na to, że jeszcze daleko do pełnej hossy, a kapitalizacja bitcoina to wciąż kropla w morzu kapitału, jaki jest na tradycyjnym rynku finansowym. Na tym wykresie widać, że 500 bilionów dolarów jest na rynku nieruchomości, 130 bilionów w obligacjach, 115 w komercyjnych nieruchomościach, 110 bilionów w akcjach, złoto za to ma kapitalizację 12 bilionów, a bitcoin to tylko 1,4 biliona dolarów. Tak, ten mały kwadracik w prawym dolnym rogu to bitcoin. To dopiero początek, niech żyje król. Dalej. Czym jest projekt Etena i jak zgarnąć darmowe tokeny ENA? Etena stworzyła syntetycznego stablecoina USDE na sieci Ethereum. Kapitalizacja USDE wzrosła z 85 milionów dolarów na początku tego roku do 1,4 miliarda dolarów obecnie. Jest to związane z możliwością zarabiania na sieci oraz potencjalnym airdropem. Etena jest wspierana m.in. przez Binance Labs i Artura Hayesa. Tokenem governance tego protokołu jest token ENA, którego możemy farmić poprzez launch pool Binance. Jeżeli macie tokeny BNB albo jakieś stablecoiny, to jest to bardzo fajna opcja na dodatkowy zarobek. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest launch pool, jest to taka kryptolokata na kilka dni przed listingiem projektu. Wziąć udział w launch poolu możecie, wchodząc na Binance w zakładkę Więcej, Launch Pool i Launchpad. Do tego, jeżeli założysz konto na Binance i przejdziesz weryfikację KYC, to otrzymasz 20 tokenów ENA na swoje konto. Link w opisie. Łysy poleca. Subskrybuj, lajkuj. Nara.